Uroczysta zbiórka żołnierzy Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Firmy z regionu nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Fair Play. Jubileusz Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Marcin Pawlak, witam i zapraszam na aktualności w sobotę 25 listopada. Na początku naszego serwisu przenosimy się w okolice pomnika żołnierzy wyklętych w Rzeszowie, gdzie trwa uroczysta zbiórka żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. To przygotowanie do ostatniej w tym roku przysięgi żołnierzy tej nowej formacji. Na miejscu jest Mariusz Mędycki. Powiedz, jak wyglądają te przygotowania? W tej chwili odczytywany jest apel pamięci poświęcony żołnierzom Armii Krajowej poległym na Podkarpaciu. Tą część uroczystości przed pomnikiem żołnierzy wyklętych w Rzeszowie poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Józefa na Staromieściu. To miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam pułkownik Łukasz Ciepliński, czyli patron 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, powiedział sakramentalne tak swojej małżonce. No i to kolejne nawiązanie do tego, co będzie działo się jutro, bo jutro takie sakramentalne tak, tyle że ojczyźnie, służbie wojskowej powie kolejnych nowych 500 żołnierzy 3. Brygady Obrony Terytorialnej. W sumie na Podkarpaciu tą podkarpacką brygadę tworzy już 3000 żołnierzy. Jest ona największą tego typu formacją w Polsce. W całej Polsce żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest już ponad 7000. Ta dzisiejsza zbiórka poprzedza nie tylko to, co będzie działo się jutro, czyli uroczystą przysięgę na rzeszowskim rynku w samo południe. Jest ona zorganizowana również z okazji przypadającej jutro 104. rocznicy urodzin patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Dla aktualności Mariusz Mędycki. Pięć podkarpackich firm zostało nagrodzonych w ogólnopolskim finale konkursu Fair Play. Nagrody główne konkursu odebrały EAE Electronics z Sanoka i Olimp Labs z Nagawczyny, a diamentową statuetkę Schick z Tyczyna. W gronie wyróżnionych za działalność proekologiczną znalazły się spółdzielnia mleczarska z Jasienicy Rosielnej i Rymatex z Rymanowa. Gala konkursu odbyła się wczoraj w Warszawie. Olimp Labs jest polską firmą farmaceutyczną założoną w 1990 roku, a jej ośrodek badawczo-rozwojowy w Nagawczynie koło Dębicy jest jednym z najbardziej innowacyjnych w Europie w branży suplementów diety i farmaceutyków. EAE Electronics Sanoka zajmuje się projektowaniem i produkcją układów elektronicznych. Zaczynała od instalacji elektrycznych i domofonowych. W 2003 roku rozpoczęła budowę linii produkcyjnej najpierw do produkcji obwodów drukowanych, a następnie montażu elementów. Obie firmy znalazły się w gronie tych, które pokazują na co dzień, że w biznesie można być uczciwym i rzetelnym w stosunku do pracowników, kontrahentów, ale też organów podatkowych. Można też, odnosząc sukcesy, być odpowiedzialnym społecznie. Dwie podkarpackie firmy, spółdzielnię mleczarską w Jasienicy i Rymatex z Rymanowa, producenta siatek z włókna szklanego, wyróżniono za działalność proekologiczną. Ta nagroda jest dlatego, że przede wszystkim dbamy o środowisko naturalne i robimy wszystko w zgodzie z środowiskiem naturalnym. Za rozwiązania proekologiczne zastosowane w naszej firmie, a dokładnie dopalacz związków organicznych. Dla spółdzielni mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej to już kolejne wyróżnienie w tym konkursie. Jako laureat może oznaczać swoje produkty godłem promocyjnym Fair Play. Zarząd spółdzielni uważa, że to ważne. My tego znaku przedsiębiorstwo Fair Play używamy na wszystkich swoich opakowaniach.
I we współpracy z kontrahentami my nie musimy pisać żadnych umów, bo jak jest przedsiębiorstwo fair play, to wszyscy wiedzą, że jasienica nikomu nie będzie nic dłużna. Diamentową statuetkę odebrała też w Warszawie firma Schick z Tyczyna. Od 25 lat zajmuje się sprzedażą części zamiennych do samochodów, ale też prowadzeniem serwisów i stacji kontroli pojazdów. Po nagrodach Fair Play teraz w aktualnościach czas na nagrody dla przemyskiej lecznicy Ada dla zwierząt. Otrzymała ona tytuł najlepszej tego typu placówki w Polsce. Ponad 4000 głosów od miłośników zwierząt z całej Polski sprawiło, że wygrała w najważniejszym konkursie branży kynologicznej Top for Dog. Dzikie, domowe i bezdomne. Do przemyskiej lecznicy trafiają przeróżne zwierzęta. Te kochane i te porzucane. Jak tak sobie tak liczymy w grudniu, to wychodzi na to, że około 30-40 tysięcy przypadków wizyt mamy rocznie. Były już gatunki egzotyczne, drapieżne ptaki, tysiące mieszkańców pól i lasów, ale bywali też pacjenci szczególni, jak osierocony wilczek, maleńka niedźwiedzica i skrajnie wycieńczony ryś. Za każdym razem cała załoga dawała z siebie wszystko, by uratować ich życie i zdrowie, by podać skuteczne leki, przeprowadzić operacje i zastosować odpowiednią dietę. Najbardziej nerwowe było, jak przywieziono mi rysia, który miał oderwanie nóżki, który już był wybudzony, który atakował i trzeba było go znowu wprowadzić w narkozę i przeprowadzić zabieg operacyjny. Kiedy teraz mi się śni czasem w nocy ten przypadek, to jestem cały spocony. Nagrodzona lecznica jest jednocześnie ośrodkiem rehabilitacji zwierząt chronionych. Przyjmuje zwierzęta z całej Polski. Wiele z nich dopiero tutaj doświadcza i poznaje, co oznacza prawdziwa miłość i prawdziwa opieka. Czuwa nad tym sztab ludzi. Każdy z lekarzy, który tutaj pracuje, nie traktuje swojej pracy jako praca. Jest to nasza misja, nasze powołanie, nasze życie, możemy powiedzieć. Przemyska lecznica daje też schronienie kilkudziesięciu bocianom, które wskutek wypadków nie mogą rozwinąć skrzydeł. Buduje coraz to nowe budki, domki i klatki dla zwierząt, które muszą przejść leczenie i rehabilitację. Ale najbardziej w klinice cenione są takie chwile. Po tylu tygodniach walki o życie tego bilika, jak widać, pięknie wystartował. Pobitym, maltretowanym, głodzonym, zaniedbanym, zapchlonym domowym czworonogom klinika też niesie pomoc. To właśnie ich trafia tutaj najwięcej. Ten widok, kiedy ludzie adoptują takiego zwierzaka, no, wynagradza wszystko i jest chyba najpiękniejszy i to jest dla nas największa nagroda. Lekarze, asystenci, pomocnicy, opiekunowie, wolontariusze z przemyskiej lecznicy Ada. To właśnie ich sukcesy, te małe i te duże, docenili ludzie w całej Polsce, oddając ponad 4000 głosów. Przemyska lecznica uzyskała ich najwięcej spośród 32 takich placówek zgłoszonych w konkursie. Elektroniczne wizytówki dla psów, czyli specjalne chipy w gminie Głogów Małopolski, każdy z naszych czworonożnych przyjaciół już może otrzymać za darmo. Wystarczy tylko, iż właściciel wypełni odpowiedni wniosek ze zdjęciem czworonoga i dołączy aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie. Do Sejmu wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadza ona między innymi zakaz trzymania psów na uwięzi oraz obowiązek znakowania psów. Chociaż to dopiero początek, akcja cieszy się dużym zainteresowaniem i doskonale wpisuje się w ustawowy obowiązek ograniczania bezdomności zwierząt nałożony na samorządy. Do tej pory do Urzędu Miejskiego wpłynęło około 30 wniosków mieszkańców dotyczących elektronicznego znakowania zwierząt. Planujemy i prognozujemy na ten rok zaczipować, oznakować 200 zwierzaków. Przede wszystkim ma to na celu ograniczenie wałęsających się swobodnie psów i poprawę bezpieczeństwa. Zabieg trwa kilka sekund i jest bezbolesny. Psy nawet nie reagują na ukłucie. Chipowanie to jest zabieg polegający na wszczepieniu mikrochipa, który mieści się tutaj w tej małej igiełce. Pod skórę pieska. Z reguły przyjmuje się, że wykonuje się ten zabieg z lewej strony szyjki. Do odczytania takiego mikrochipu służą specjalne czytniki. Przykładamy do szyi pieska, proszę bardzo, mamy numerek pieska. To wszystko, co musi zrobić właściciel. Przydzielony numerek lekarz wprowadza do bazy danych i od tej pory pies ma swoją elektroniczną wizytówkę. Gdy się zgubi, ma większe szanse na powrót do domu, a nie do schroniska, często na dożywotni pobyt.
Do naszego schroniska, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie trafiają zazwyczaj zwierzęta porzucone, ale jednak najczęściej zwierzęta zagubione, zabłąkane, które komuś po prostu uciekły i nie jesteśmy w stanie ustalić ich właściciela. Dzięki właśnie chipowaniu taki właściciel będzie mógł być ustalony, w związku z czym te zwierzęta łatwiej będą wracały do swoich właścicieli. Elektroniczne oznaczanie zwierząt to dobry pomysł. Samo wszczepienie chipa nie zwalnia jednak od myślenia. Gdy realizowaliśmy ten materiał, do schroniska Kundelek trafił labrador. Miał chipa, niestety jego pan zastrzegł swój adres i numer telefonu. Jubileusz 60-lecia obchodzi Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i z tej okazji zorganizowano międzynarodową konferencję naukową poświęconą poetce. Muzeum mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym dworku, który Konopnicka otrzymała jako dar od narodu. To tutaj przez kilka lat mieszkała i tworzyła m.in. Rotę. Muzeum odwiedziła dziś Karolina Ciesielska. A my znajdujemy się w XVIII-wiecznym dworku. W dworku, w którym mieszkała i tworzyła Maria Konopnicka. Dziś w tym miejscu znajduje się poświęcone jej muzeum, a ze mną dyrektor, pan Paweł Bukowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaka historia za tym miejscem się kryje? Trzeba się cofnąć do 1902 roku, wtedy, kiedy Maria Konopnicka obchodziła jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Społeczeństwo będące wówczas pod zaborami wpadło na pomysł, aby ofiarować Marii Konopnickiej jakąś posiadłość, bo jak wiemy, tułała się po Europie, nie miała dachu nad głową, i docenić ją za niezwykłą postawę zarówno społeczną, literacką, ale też i patriotyczną. I zaczyna się historia Marii Konopnickiej od 8 września 1903 roku. Tutaj spędziła ostatnie 7 lat życia na Podkarpaciu do 1910 roku. No właśnie, jak to życie Marii Konopnickiej tutaj wyglądało? Maria Konopnicka angażowała się tutaj i zapamiętana została bardzo tutaj w Żarnowcu jako działaczka i nauczycielka. 20 nazwisk jest dzieci, który pomogła osiągnąć wyższy status zawodowy. Po prostu tutaj spotykali się, udzielała lekcji, takie spotkania czwartkowe. Zapytam jeszcze o najciekawsze eksponaty, które można zobaczyć, bo jesteśmy w XVIII-wiecznym dworku i te przedmioty, które nas otaczają, dziś to są eksponaty, to były przedmioty codziennego użytku, z których korzystała Maria Konopnicka. Tak, to trzeba pamiętać, że jesteśmy w autentycznych wnętrzach. Tu, gdzie żyła, tworzyła Maria Konopnicka, z tych wszystkich naczyń na przykład spożywała posiłki, tych wszystkich eksponatów dotykała, ale przede wszystkim też są zachowane kolory ścian. To jest autentyczność przestrzeni wnętrz, tu się to czuje. I mamy największą kolekcję pierwodruków wydań poetki, pisarki, które ukazały się zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. A ja przypomnę tylko, że to wszystko możemy zobaczyć tutaj w Żarnowcu, w Muzeum Marii Konopnickiej, które w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia. Teraz w aktualnościach artystka, która od wielu lat maluje na starych, ponad 120-letnich deskach czy beczkach. Dorota Zielińska z Rzeszowa tworzy wizerunki aniołów. Drewniane gąty, ceramiczne tabliczki oraz drzwi i meble służą artystce do uwieczniania swojego malarskiego talentu i rozwijania pasji. W którymś momencie mój znajomy, który rozbiera stare stodoły i deski, przywiózł mi takie, mówi, że a to do spalenia wiezie. I ja po prostu, tak jak czarodziejską różdżką, dostałam z góry chyba informację, wow, przecież to jest świetny materiał na malowanie. To jest genialny materiał, na którym bardzo dobrze mi się tworzy, który ma historię, ja bardzo lubię te rzeczy i z taką lekkością mi się maluje te anioły. To jest coś niesamowitego, jak ktoś dostaje takiego anioła, o którym opowiadam, że ma taką historię, że ta klepka pochodzi na przykład z dachu, z krosna, z jakiego kościoła, to wszyscy są bardzo zdziwieni, bardzo to ciekawi są, interesują się tym.
nie są po prostu, nieobojętnie przechodzą koło takich rzeczy, bo takie rzeczy raczej się pali. Moja mama maluje na klepkach ze starych beczek, na 125-letnich gontach, na deskach ze starych chałup domów, dzięki czemu daje im nowe życie, a podczas swojej długotrwałej artystycznej twórczości bardzo się rozwinęła poprzez poszukiwanie nowych metod, nowych materiałów, dzięki czemu jej prace bardzo ewoluowały, niosąc dużo pozytywnej energii. W aktualnościach teraz czas na informacje sportowe. Mieleccy szczypiorniści tym razem bez punktów. W starciu z faworyzowanym Górnikiem Zabrze Stal przegrała 29-35. Na plus nasi tenisiści i tenisistki stołowe. Panowie wygrali swoje ligowe mecze. Panie z Tarnobrzega zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. W Mielcu piłkarze ręczni Stali mieli ogromną ochotę utrzeć nosa faworyzowanemu Górnikowi Zabrze, ale goście zagrali skoncentrowani i nie pozwolili Mielczanom na zbyt wiele. Inna sprawa, że gdyby w pierwszej połowie Stal wykorzystała 4 sytuacje sam na sami, 2 rzuty karne, wynik byłby inny. A tak do przerwy gospodarze przegrywali 11-18, a w drugiej połowie nie byli w stanie odrobić tych strat. Stal Górnik 29-35. Spodziewaliśmy się takiego meczu, ale nie spodziewaliśmy się, że tyle własnych błędów popełnimy. No niestety ciężko się goni cały mecz. W tabeli swojej grupy Stal jest na 5. miejscu. Świetna forma naszych tenisistów stołowych w 7. rundzie rozgrywek Superligi. W Jarosławiu Kolping nie dał najmniejszych szans drużynie Warty Kostrzyn. Gospodarze wygrali po 3 zwycięskich pojedynkach. Paula Dringhala, Patryka Zatówki i Tomisława Pucara. Jedynie drugi mecz. Zatówki z Bogusławem Koszykiem przyniósł więcej emocji, a 2 sety spotkania wygranego przez reprezentanta Kolpingu 3-1 rozgrywane były na przewagi. Kolping-Warta 3-0. Kolping awansował na 2. miejsce w tabeli Superligi, a ZS po wygranej w Zielonej Górze jest 3. We wtorek nasze drużyny stoczą derbowy pojedynek w Rzeszowie. Panie z Tarnobrzeskiej Siarki po zwycięstwie w Niemczech zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Piłkarskie ostatki w 2. lidze. Stal Stalowa Wola gościła błękitnych Stargard i to był najsłabszy mecz Hutników w serii tych rozgrywanych na rzeszowskim stadionie miejskim. Rywale w pierwszej połowie z zimną krwią wykorzystywali kardynalne błędy defensywy Stali. W 21. minucie do bramki gospodarzy trafił Filip Karmański, a w 32. Maciej Więcek. W drugiej połowie Stal miała swoje okazje, ale zawodziła skuteczność. Stal błękitni 0-2. Jesteśmy, tak jak mówię, na razie bezdomni, bo gramy na obczyźnie cały czas. Zobaczymy jak na wiosnę, jaki stadion nas będzie gościł. Myślę, że dalej będziemy tutaj w Rzeszowie. Decyzją zarządu klubu Krzysztof Łętocha pozostanie szkoleniowcem Stali do końca sezonu. W Jaśle odbył się Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie. Rywalizowało ponad 60 pięściarzy z Polski i Słowacji. Ten turniej ma na celu po prostu wyłonienia kadry województwa podkarpackiego w kategoriach młodzi, kadet, junior i senior. Jedną z walk wygrał Seweryn Kłoskowicz. Wcześniej, jak większość, grał w piłkę i siatkówkę. Teraz postawił na boks. Zmieniłem po prostu zainteresowania i postanowiłem trenować boks właśnie, ponieważ jest to taka trudna ścieżka i trzeba być ambitnym chłopakiem, żeby trenować boks. Taki turniej jest to właśnie świetna sprawa dla młodych chłopaków, żeby sprawdzić swoje umiejętności nie na turnieju z wysokiej wagi. Puchar Karpat ma promować amatorski boks i młodych zawodników. Program wspiera Urząd Marszałkowski. Dzięki temu, że ten program jest rozwoju boksu na Podkarpaciu, to jest dzisiejszy turniej, a wcześniej było 4 takie turnieje. Jeszcze będzie jeden w Jarosławiu. Na turnieju w Jaśle świetnie zaprezentowali się także bokserzy klubu Morsy Dębica. W kategorii kadet wygrał Sebastian Ptak, a w seniorach Bolesław Guzek. Informacje sportowe kończą to wydanie aktualności. Ja życzę Państwu miłego wieczoru. W imieniu Kamili Korab zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia.